Dzień dobry, jest to film z cyklu Uczymy się razem, dotyczący historii w klasie szóstej i dzisiejszy temat to demokracja szlachecka. W tym temacie mamy jedną ważną datę. Jest to rok 1505, czyli Konstytucja Nihilnowi. I zaczynamy. Jak to się stało, że rycerze stali się szlachcicami, czyli od rycerstwa do szlachty? W średniowieczu Królowie do obrony kraju powoływali rycerzy, z których głównie składały się ich armie. W zamian za gotowość na wezwanie króla, rycerze otrzymywali ziemię od króla, którą dziedziczyli potomkowie rycerzy. Kiedy wynaleziono broń palną, królowie bardziej zaczęli polegać na zawodowych żołnierzach, natomiast rycerze zajęli się gospodarowaniem w swoich majątkach. W ten sposób stan rycerski przekształcił się w szlachtę. Szlachta miała odziedziczone po rycerskich przodkach prawo do noszenia szabli i używania herbu. Stan szlachecki różnił się między sobą stopniem zamożności, jednak wszyscy jego przedstawiciele uważali się za równych. Ze względu na rycerskie pochodzenie szlachta była przekonana o swojej wyższości w stosunku do innych grup społecznych i uważała, że tylko przedstawiciele jej stanu są pełnoprawnymi obywatelami państwa. Skąd to przekonanie? Czy był to tylko wynik rycerskiego pochodzenia? Nie tylko, ponieważ do tego dochodziły jeszcze przywileje szlachty. Szlachtę od innych stanów społecznych odróżniały otrzymane od królów przywileje, czyli korzyści i prawa dające jej uprzywilejowaną, dominującą pozycję. Szlachta stanowiąca zaledwie 6 do 10% polskiego społeczeństwa jako jedyny stan. Miała prawo do posiadania ziemi i sprawowania urzędów państwowych. Co więcej, królowie, chcąc zapewnić sobie przychylność szlachty w różnych przedsięwzięciach, nadawali jej kolejne przywileje, w wyniku których władza królewska była coraz bardziej ograniczona na rzecz szlachty. Król bez zgody szlachty nie mógł wprowadzać nowych praw, nakładać podatków, ani wypowiedzieć wojny. A skoro jesteśmy przy podatkach, Szlachta była też zwolniona z płacenia większości podatków. Obowiązkiem szlachty było natomiast, w razie zagrożenia kraju ze strony wroga, stawienie się na wezwanie króla do obrony kraju w pełnym ręcztunku i wyposażeniu, które szlachta samodzielnie musiała sobie zapewnić. Zwołane w ten sposób wojsko nazywano pospolitym ruszeniem. Ważnym krokiem do poszerzenia praw szlachty była uchwalona w 1505 roku konstytucja Nihil Novi, co oznaczało w języku łacińskim Nic Nowego. Zgodnie z jej postanowieniami, nic nowego nie mogło być postanowione przez króla bez zezwolenia Senatu i Izby Poselskiej, czyli dwóch izb Sejmu, w którym zasiadała szlachta i magnateria. I przechodzimy do demokracji szlacheckiej. Demokracja szlachecka. W ten sposób przyjęło się nazywanie systemów rządów, które zaczęły się od XV wieku w Polsce. Dlaczego demokracja szlachecka? Ponieważ demokracja to rządy wszystkich pełnoprawnych obywateli, ale w tym czasie za pełnoprawnych obywateli państwa uważano szlachtę, ponieważ to ona miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy w państwie. W jaki sposób się to działo? Szlachta wraz z królem rządziła państwem, między innymi poprzez udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji na Sejmie Walnym. Podczas obrad tego ówczesnego parlamentu ustanawiano prawa, ustalano wysokość podatków, zawierano i zatwierdzano traktaty międzynarodowe. Do podjęcia decyzji wymagano jednomyślności, czyli zgody wszystkich obecnych na Sejmie. Decyzje w sprawach lokalnych podejmowano na sejmikach ziemskich, czyli zgromadzeniu szlachty z danego regionu. Dzięki temu każdy szlachcic z danego terenu mógł wziąć udział w podejmowaniu decyzji. Na sejmikach ziemskich wybierano posłów na sejm walny i dawano im instrukcje, według których posłowie mieli głosować. Król, aby zdobyć przychylność dostojników zasiadających w sejmie, w zamian za poparcie swoich zamiarów, Przyznawał im w użytkowanie ziemię do niego należące, czyli królewszczyzny. Zróżnicowanie szlachty Wśród szlachty istniało duże zróżnicowanie pod względem posiadanego majątku. Magnateria była najbogatszą grupą wśród szlachty w Polsce. Oznaczało to, że ich majątki stanowiły ogromne obszary. Spójrzcie na mapę, gdzie zaznaczono rody magnackie posiadające największe majątki, składające się niekiedy nawet z kilkudziesięciu miast, i kilkuset wsi. Największe rody magnackie to m.in. Wiśniowieccy, Radziwiłowie, Ostrokscy i Zamojscy. Magnaci budowali wspaniałe pałace zobaczcie na zdjęciu jest rezydencja czartoryskich w Puławach. Czasem mieli nawet prywatne wojsko. Jako osoby sprawujące wysokie urzędy w państwie, odgrywali dużą rolę w podejmowaniu decyzji państwowych. Siedzibą średniej szlachty były dworki szlacheckie, takie jak na zdjęciu. Jej przedstawiciele byli posiadaczami jednej lub kilku wsi i często angażowali się w politykę kraju, nie mieli jednak na nią tak dużego wpływu jak magnaci. Wśród średniej szlachty popularne były takie rozrywki jak polowania, wystawne uczty i kuligi. Wywodzących się ze szlachty posiadaczy niewielkich gospodarstw, zwanych Zagrodami, Nazywano szlachtą zagrodową. Tak jak chłopi, pracowali oni fizycznie, lecz mocno podkreślali swoje szlacheckie pochodzenie, między innymi poprzez umieszczenie herbów rodowych nad wejściem do domów. Najbiedniejszymi przedstawicielami szlachty była Gołota. Jako, że nie posiadali oni majątków, często służyli w wojsku lub u magnatów. Chętnie podkreślali swoją przynależność do szlachty, nosząc przy sobie symbol szlachectwa. Szablę. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych filmikach.